W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy porozumienie uczelni technicznych dotyczących programu STAD Engineering in Poland. Wszystkie uczelnie techniczne podpisały to porozumienie. Dzisiaj tu w Opolu spotykamy się po to, żeby już mówić o konkretnych projektach, konkretnych programach. Już ten jest to etap działalności operacyjnej. Bardzo się cieszę, że zaczynamy to w Opolu, ponieważ pan prorektor Tukendorf jest po prostu w ramieniach KRPUT odpowiedzialny za współpracę międzynarodową i będę trzymał kciuki, żeby wspólnie z koordynatorem Politechniką Poznańską to wszystko nam się udało. Po raz pierwszy w historii tej kadencji konferencji rektorów uczelni technicznych spotykają się koordynatorzy biur prawie wszystkich politechnik. Celem tego spotkania dzisiejszego jest współorganizowanie, wejście do projektu STAD Engineering in Poland. Chcieliśmy głównie zachęcić młodzież z całego świata do studiowania na politechnikach. Chcieliśmy pokazać poprzez wypracowanie wspólnych instrumentów, że politechniki, nie tylko nasze, ale i wszystkie, są świetnym miejscem do zdobywania atrakcyjnego zawodu dla całej młodzieży świata. Polskie uczelnie są znakomicie przygotowane do tego skoku międzynarodowego. W polskich uczelniach jest ponad 150 programów studiów w języku angielskim. No to jest ten język, który jest niezbędny, aby ofertę szeroko rozpowszechniać. Polskie uczelnie techniczne mają niektóre kierunki na światowym poziomie. To, że wygrywają nasi studenci różne konkursy programowania, Top Coder, to, że Łazik Marsjański z Politechniki Białostockiej akurat wygrał w dużym konkursie w Stanach Zjednoczonych na pustyni, to są takie przejawy. Natomiast my mamy niektóre kierunki bardzo dobre i trzeba teraz te kierunki zdefiniować, trzeba zdefiniować swoje silne punkty i trzeba znaleźć tych, dla których to będzie interesujące. To jest do ugrania, to jest do wygrania. Konferencja efektywna, współpraca zagraniczna polskich uczelni technicznych, mając u podstawy fundament, jakim jest program STAD Engineering in Poland. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak wypracować wspólne mechanizmy na promocję polskiego szkolnictwa technicznego za granicą, jak promować polskiego inżyniera za granicą oraz jak zwiększać liczbę polskich studentów na naszych uczelniach. Liczy się Politechnika.